Możesz być kim chcesz, zaraz odkryjemy genezę tego hasła, jeśli ktoś jeszcze nie znał. W ogóle jako pisarz to przywiązuje wagę do interpunkcji, ponieważ mało który pisarz się zna na interpunkcji. Okazuje się, że tą frazę można zapisać na różne sposoby paradoksalnie. Czy postawimy na przykład przecinek, czy go nie postawimy, to albo robimy z tego zdanie warunkowe, albo stwierdzenie. A tak naprawdę jest to oczywiście pytanie, czy możesz być kim chcesz. No oczywiście geneza tego hasła to jest z Barbie, angielski, jaka wersja you can be anything jest nawet fajniejsza, bo tam możesz być czym chcesz, czymkolwiek chcesz. Jak ktoś nie ma małych dzieci, to zapewne nie wie, że Barbie ma całą serię filmów pełnometrażowych, które realizują taki program fantastyczny, czy nawet transhumanistyczny właśnie wyboru i tożsamości. Zawsze jest tam, zaczyna się od takiego klasycznego schematu dziewczynki uwięzionej w takim tradycyjnym schemacie bycia dobrą i grzeczną dziewczynką w tradycyjnej rodzinie, a potem ona zostaje superbohaterką, przenosi się, dokonuje mind upload do wnętrza gry komputerowej, leci w kosmos i tak dalej. Także tutaj jakby aspekty wybierania sobie tożsamości, robienia na różne sposoby kariery są bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane. No i mamy tutaj trochę dla kontrastu, ale słynną książkę Reasons and Persons, zmarłego parę lat temu Dereka Parfita. Parfit nie zaprzecza jakby temu, co mówi Parfit nie zaprzecza temu, co mówi Barbie, że możesz być kim chcesz, tylko że Parfit tak bardzo brutalnie skracając jego filozofię mówi, że to nie ma znaczenia, czy jesteś kim chcesz, że tak naprawdę twoja tożsamość, twoja identyfikacja nie ma specjalnego znaczenia. I tutaj też znowu już taka ostatnia dłuższa anegdotka, bo właśnie wyjaśnijmy, czym w końcu jest ta tożsamość, tożsamość to jest oczywiście, polega też na tym, że można być tym kosmonautką czy tą superbohaterką, ale na takim bardziej niskim filozoficznym poziomie to wyjaśnijmy to na przykładzie. Dzisiaj jest Dzień Ojca, więc zacznijmy od ojca. Matka prosi męża, idź kup arbuza w sklepie. Mąż przychodzi do sklepu, patrzy, wszystkie arbuzy mniej więcej takie same, wszystkie tak samo ładne, bierze pierwszego z brzegu, zadanie wykonane. Potem matka prosi, idź odbierz dziecko z przedszkola. Mąż idzie je do przedszkola, wszystkie dzieci mniej więcej tak samo, tego samego wzrostu, mniej więcej tak samo ładne, no ale jakby wziął pierwsze z brzegu, to by nie wykonał zadania, chociaż są oczywiście anegdoty o tych ojcach, którzy pierwszy raz poszli do przedszkola i odebrali nie swoje dziecko. I właśnie dlaczego? No dlatego, że przy arbuzach nie mamy tej indywiduacji, a przy ludziach tak. To co różni dzieci, to różni ich tożsamość i tutaj jakby ten trochę banalny przykład zawiera właściwie wszystkie aspekty tożsamości. To, że on odbiera swoje dziecko, to dziecko jest definiowane zarówno przez jakąś jego psychikę, jak i również jego cielesność, ale nie tylko. Ono jest również jego tożsamość jest również tożsamością prawną. On jest jakby opiekunem prawnym tego dziecka i to również definiuje relacje, definiuje tożsamość tego dziecka, które on może odebrać z przedszkola. Bo oczywiście możemy też sobie na przykład wyobrazić sytuację, że on odbierz swoje dziecko z przedszkola, a jedno z dzieci z przedszkola jest na przykład genetycznie jego, bo tam miał romans z sąsiadką, ale to też nie o to chodzi, żeby on odebrał to dziecko, tylko on ma odebrać to dziecko, które go jest prawnym opiekunem, a na przykład jest dzieckiem sąsiada, czyli stonosza. I tutaj, więc tutaj właśnie nasza tożsamość jest definiowana bardzo szeroko. Jest zarówno definiowana jako w aspekcie psychicznym, cielesnym, prawnym, relacji społecznych i tak dalej. I to jest coś, co powoduje taką naszą
indywiduację. No i wracając do transhumanizmu. Transhumanizm to, jak wiemy, jest przekraczaniem siebie i daniem ludziom wyboru. No to tutaj wiem, to szczególnie przejawia się w takich rzeczach jak na przykład biohacking, że możemy sobie coś tam wyhodować trzecie ucho, zmienić kolor skóry na zielony, możemy przekroczyć oczywiście docelowo, to możemy przezwyciężyć własną śmiertelność, ale oczywiście też nie musimy. Ktoś na przykład może stwierdzić, że zaimplementować jakąś rodzaj antynatalizmu za pomocą narzędzi transhumanistycznych, uważając, że to jest najlepsze. Także generalnie i tu mamy Johna Stuarta Milla, słynny o wolności traktat, gdzie Mill mówi, że właśnie nasza tożsamość, nasze self, nasze coś wykuwa się wolnym wyborem. Tutaj Mill podkreśla, że ten wybór musi być takim prawdziwie wolny, że to nie jest wybór podyktowany konwencją społeczną, przynależnością do zwyczajem, przynależnością do określonej grupy, w której się urodziliśmy, która jakieś kasty, sekty, klanu. To jest wybieranie czegoś najlepszego dla siebie w oparciu o jakąś refleksję i niezależność od konwenansów, od nacisków społecznych. Czyli to jest właśnie to, co definiuje według Milla naszą, co jest jakby esencją naszej aktywności umysłowej, naszego kształtowania siebie. Jak w tej reklamie z lat 90., która tam podchodzi do tego w ten sposób, że bądź sobą, wybierz Pepsi. Czyli no też okazuje się, że to nie jest takie proste, bo na ile nasz wybór jest wolny, a na ile jest on podyktowany na przykład jakimś podświadomym, podprogowym przekazem, to jest też rzecz ciągle dyskutowana. Problem wolnej woli, problem podświadomości, problem fałszywej świadomości, to tak jeszcze nawiążemy. Tu obecnie tożsamość jest najczęściej dyskutowana, ale najmocniej w ostatnich latach w kontekście różnych mniejszości, w szczególności mniejszości seksualnych, a już jeszcze większej szczególności osób transpłciowych. Osoby transpłciowe stoją na stanowisku, że ich tożsamość to jest to, co jak oni się czują, czyli jestem na przykład mężczyzną uwięzionym w ciele kobiety i jestem właściwie stuprocentowym mężczyzną. To, że mam to więzienie w ciele kobiety, to jest rzecz zupełnie nieważna. Moja tożsamość definiuje się przez to, jak ja się czuję, przez mój umysł, moją identyfikację płciową. Oczywiście tak zwana alt-prawica, która sprzeciwiała się takiemu podejściu do sprawy, jako jakby parodię stwierdzenia, że ja identyfikuję się jako kobieta, czy ja identyfikuję się jako mężczyzna, wymyśliła sobie takie powiedzonko, a ja seksualnie identyfikuję się jako helikopter szturmowy. I co ciekawe, parę miesięcy temu ktoś napisał opowiadanie science fiction pod tytułem I sexually identify as not a helicopter. To opowiadanie zostało opublikowane w bardzo prestiżowym magazynie online Clerks Work. I to, co zabawne, nie było wcale atakiem na osoby transpłciowe. Wręcz przeciwnie, to opowiadanie było w jakimś sensie, pomimo wzięcia tego tytułu jakby z drugiej strony barykady, było próbą takiego właśnie podkreślenia tego, że nasza identyfikacja faktycznie może być bardzo dziwna i jest to ok. I tutaj jakby w tym wypadku chodziło faktycznie o kogoś, kogo tożsamość została jakby scalona z maszyną, została jakby przedstawiona, zrobiono takiego czy coś w rodzaju super żołnierza. Ale oczywiście, ponieważ kolejny plot twist musi się pojawić, to niektóre środowiska osób transpłciowych mimo wszystko poczuły się urażone, ponieważ no, tu jakiś ktoś tam użył tego w tytule tego obraźliwego określenia,
to jakiś był mało znany autor, więc to jest podejrzane. W tej chwili bardzo modne jest cenzurowanie i atakowanie jednych autorów przez innych na Zachodzie, tak zwany cancel culture. Także opowiadanie ostatecznie zdjęto jako zbyt urażające uczucia innych. Także to jakby historia ta pokazuje zresztą, jak gorącym to jest tematem, jak bardzo różne osoby są wrażliwe na punkcie dyskusji na temat własnej tożsamości, jak bardzo to jest istotny obecnie temat. Istotny, tu właśnie słówko obecnie jest tu bardzo ważne, dlatego że możemy, myślę, bez większego błędu powiedzieć, że nigdy walka o tożsamość nie była tak mocna w historii ludzkości jak teraz. Kiedyś ludzie faktycznie, tożsamość była zdefiniowana przez urodzenie, przez przynależność do pewnych grup, bycie z dziada, pradziada Polakiem, górnikiem i tak dalej, czy przynależność klanową. To się zaczęło zmieniać relatywnie, kwestia pooświeceniowa, kwestia, i to też nie we wszystkich częściach świata, czyli kwestia ostatnich 300 lat, i też nie wszystkich częściach świata, to jest to, co, gdzie jakby indywidualna tożsamość wychodziła stopniowo na pierwszy plan, a teraz jakby staje się wręcz polityką, mamy identity politics na przykład w Stanach. Zostając jeszcze przy osobach transpłciowych, tu też właśnie jest ciekawy przykład. Ray Blanchard, jeden z znany seksuolog, stworzył teorię autogenefilii. To jest teoria, która mówi, że przynajmniej część trans kobiet, czyli mężczyzn, czyli osób w ciele mężczyzny identyfikujących się jako kobiety, są to mężczyźni, których seksualnie pobudza i podnieca myśl o byciu kobietą. Czyli tu mamy faktycznie sytuację, że to nie są kobiety uwięzione w ciele mężczyzn, tylko są to mężczyźni, którzy bardzo silnie chcą być kobietami i czerpią z tego olbrzymią satysfakcję. Choć oczywiście temu zaprzeczy, jednocześnie to wybierając takie interpretacje. Tu znowu mamy tutaj kolejny przykład tego, że rzecz bardzo podobna, rzecz teoretycznie bardzo podobne, czyli kobieta uwięziona czyli mężczyzna, kobieta uwięziona w ciele mężczyzny lub mężczyzna bardzo chcący być kobietą, to są fundamentalnie różne rzeczy i Blanchard jest na przykład strasznie atakowany przez środowiska transseksualne. Tak, jego cała działalność akademicka, naukowa jest atakowana, jest on nazywany transfobem i tak dalej. Chociaż po prostu proponuje jedną z hipotez naukowych, ale mimo wszystko dyskurs o tożsamości jest tak niesłychanie gorący, tak niesłychanie silny, że dochodzi, no, prawie rzecz biorąc, do rękoczynów, a już na pewno do jakichś takich wojen kulturowych, wojen naukowych. I oczywiście kwestia tego, czym, znowu zostając trochę przy tożsamości płciowej, tożsamości seksualnej, istotną kwestią w takim dyskursie codziennym, a na przykład trochę mniej istotną w dyskursie transhumanistycznym, jest to, czy ta tożsamość jest wrodzona, czy ona jest kwestią wyboru i czy ona może jest jakąś kwestią jakiegoś zaburzenia czy choroby. To jest w dyskursie na przykład politycznym czy społecznym jest to niesłychanie ważny aspekt, ponieważ w dyskursie społecznym czy politycznym bardzo często wprowadza się zróżnicowanie na jakby cechy, które są od nas niezależne i wrodzone, i cechy, które wybieramy. Czyli na przykład ktoś różnicuje taką tożsamość, jak jeśli zakładamy, że na przykład orientacja seksualna, z orientacją seksualną się rodzimy na skutek, jest ona jakby czymś wbudowanym, niezmiennym, to jest to zupełnie inna tożsamość niż na przykład tożsamość bycia muzułmaninem, bo religię się w jakimś tam stopniu wybiera. Oczywiście jest to rzecz tak naprawdę, jak z wszystkim w naukach społecznych, dosyć płynna, bo na przykład niektórzy można wykazać, że są jakieś genetyczne determinanty religijności, to jest dosyć dobrze zbadane, że w jakimś sensie religijność się dziedziczy,
Z drugiej strony, jak wiemy, na przykład orientacja homoseksualna jest bardzo słabo zdeterminowana genetycznie. Jest ona, może być zdeterminowana biologicznie przez jakieś zaburzenia w życiu płodowym, ale niekoniecznie, czyli tutaj, ale poza tym, no jednak wbrew takiemu popularnemu ostatnio dyskursowi, wiemy, że to jednak też jest pewna płynność, to znaczy też ludzie swoją orientację seksualną czy identyfikację płciową, a nawet identyfikację rasową na potrzeby na przykład są, jakoś tam zmieniają, bo są na granicy. Więc właśnie, czy to jest wybór, czy to jest cecha wrodzona, czy to jest choroba, czy to od nas zależy. Bardzo ciekawy przypadek z roku bodaj 2006 brytyjskiego nauczyciela, który w pewnym momencie był normalnym nauczycielem w szkole, normalnym obywatelem i w pewnym momencie zaczął się, jak to się mówi brzydko, przystawiać do swojej pasierbicji, do jej koleżanek. I to tak bardzo gwałtownie, bardzo brutalnie. Po prostu człowiek z dnia na dzień zmienił się, powiedzmy, w agresywnego, niebezpiecznego pedofila. Było to na tyle istotna zmiana, że ostatecznie wylądował on jakby pod rezonansem magnetycznym czy tomografią i wykryto u niego guza mózgu. Po usunięciu tego guza mózgu całe jego zainteresowanie małymi dziewczynkami zniknęło. Zniknęło jak ręką odjął. Czyli mieliśmy tutaj sytuację, że to jest nazwane też niekontrolowana, bardzo silny popęd seksualny do małych dzieci powstał na skutek ewidentnego zaburzenia rozwoju guza w mózgu po usunięciu tego tłustu. No ale w międzyczasie jego życie się zrujnowało, bo to mówię, nie potrzeba wiele, wiadomo, że nie potrzeba dużo czasu, żeby sobie zrujnować życie przy tego typu zachowaniu. Oczywiście znowu możemy tutaj zadać sobie ciekawe pytanie, wyobrazić jakiś kontrfaktyczny scenariusz, że jakiś tam nauczyciel dokonuje w wieku na przykład 60 lat nagłego coming outu i zaczyna chodzić do gejowskich klubów. No i w takiej sytuacji oczywiście nikt by go tam nie łapał obecnie i nie wkładał ani pod rezonans, ani do więzienia, ani do aresztu. Raczej by było powiedziane, że no był przez 50 lat uciskany przez opresyjne społeczeństwo, ale w końcu nie wytrzymał, ujawnił swoją prawdziwą tożsamość i wręcz trzeba go w tym wspierać. Gdyby 3 miesiące później umarł na niezdiagnozowanego guza mózgu, to by jeszcze w tej całej historii był taki tragiczny zakończenie i tutaj jakby nie wykrylibyśmy tego, że ta jego zmiana orientacji mogła być efektem właśnie jakichś tam zmian w mózgu. To jest taki kontrfaktyczny scenariusz, który pokazuje nam, że jak mało wiemy, jak wiele jest sytuacji granicznych. Nie? Także na przykład inną taką sytuacją graniczną jest, że ktoś chce na przykład dokonać faktycznie po 50 latach coming outu, ale podobnie jak tego Józka z początku przykład już właśnie zamierza to zrobić, już idzie, zebrał się w siebie, idzie powiedzieć żonie i dzieciom, że jego życie było jednym wielkim kłamstwem, ale rozjeżdża go właśnie ciężarówka z niesprawnymi hamulcami i jedynym człowiekiem, który wiedział o tym, kim on jest naprawdę, był on sam, a w naszej świadomości on został zapamiętany jako ten dobry mąż, heteroseksualny mąż i ojciec. I tutaj mamy kolejny bardzo istotny aspekt tożsamości, już niejako wspomniany. Dlaczego jakby tożsamość jest tak silnym elementem obecnych sporów i wojen kulturowych? Dlatego, że nasza tożsamość nie jest tylko jakby czymś wewnętrznym, ale jakby jest ona kształtowana, cementowana, budowana przez to, że jak to się mówi, przez recognition, czyli przez to, że inni ją uznają, akceptują w ogóle i a jeśli tego nie ma, no to jak wtedy się mówi, że na przykład to jest jakaś forma wykluczenia, nawet prześladowania, jakiejś niefizycznej agresji. To właśnie to problem ten poruszał filozof Charles Taylor w takim znanym tekście Politics of Recognition z 1995 roku, przy czym
To jest tekst, który bardziej dotyczy multikulturowości i dotyczy rzeczy z naszego punktu widzenia jakby lightowej, można by powiedzieć, bo on się skupiał tam na kazusie Quebecu, kanadyjski Quebec, który bardzo, prowincja, która bardzo chciała zachować swoją frankofońską tożsamość, wymusić język francuski jako urzędowy w pewnych sytuacjach i tak dalej, także ale to, co, o czym on wspominał, oczywiście teraz jakby ze zdwojoną czy ze strojoną siłą można zaaplikować do współczesnych sporów dotyczących rasy, czy orientacji seksualnej, czy identyfikacji płciowej. Także, czyli jakby fundamentalne nie jest tylko to, że jak ja się identyfikuję, ale to, czy moja identyfikacja jest akceptowana, rozpoznawana, w ogóle uznawana przez inne osoby. I tutaj tak zarysowaliśmy właśnie jakby taki szkielet współczesnych debat nad tożsamością, nad identyfikacją. I przejdźmy teraz do tego właśnie aspektu, czy możemy zrozumieć, zmienić tożsamość, czyli do takiego bardziej transhumanistycznego aspektu. Transhumaniści, jak wiemy, właśnie za Barbie uważają, że możesz być kim chcesz, możemy swoją tożsamość wybierać, no ale jeśli na przykład chcemy tożsamość wybierać, chcemy tożsamość modyfikować, to warto się zastanowić, czy my wiemy, czego chcemy tak naprawdę i czy my wiemy, co robimy. Tutaj jakby zmiana, modyfikowanie tożsamości jest rzeczą dużo bardziej problematyczną, dużo trudniejszą niż na przykład prosty tak zwany body enhancement, czy nawet mind enhancement. Body enhancement to wiemy, to jest problem tam cyborgizacja, wstawimy sobie lepsze ramię, sztuczną nerkę i tak dalej. No jest oczywiście zawsze jakieś tam problemy są. Problem statku Tezeusza, nie wiem, jak wymienimy 90% swojego organizmu, to czy będziemy dalej człowiekiem, ale to nie jest jakby taki super istotny problem. Nawet podkręcanie umysłu w tym sensie, że chcemy sobie podkręcić inteligencję, to też nie jest jeszcze taki wielki problem. No fajnie być inteligentniejszym, ale to jest jakby zmiana, powiedzmy sobie, ilościowa niż jakościowa. Oczywiście w skrajnym wypadku to jest istotna zmiana. Jest znakomita powieść Daniela Case'a, niedawno zmarłego, Kwiaty dla Algernona, jedna z najlepszych powieści science fiction XX wieku, która właśnie opisuje przypadek człowieka, któremu z poziomu osoby niedorozwiniętej podniesiono inteligencję do poziomu supergeniusza i to faktycznie bardzo radykalnie wywraca jego relacje z innymi ludźmi i tak dalej. Więc tutaj oczywiście też przy pewnym poziomie takiego właśnie podkręcania swojej inteligencji, to też oczywiście nasza jakby tożsamość, nasza społeczna rola, pozycja się niewątpliwie zmieni, ale to mimo wszystko nie jest jeszcze, twierdziłbym, że nie jest to jeszcze jakby radykalna zmiana ilościowa. No ale jak to jest być kimś takim zupełnie innym, albo spróbować być kimś zupełnie innym, spróbować coś w sobie istotnego zmienić? Nie wiem, czy ktoś rozpoznaje tutaj tą mityczną figurę, to jest prorok Teiresy. Każdy się o nim uczył w szkole podstawowej na mitologii, natomiast raczej nikt się w szkole podstawowej nie uczył najciekawszego fragmentu historii Teiresiasza, mianowicie jak Teiresiasz został prorokiem, ponieważ to jest... Jest kilka wersji tego mitu, ale najfajniejsza mówi o zakładzie Zeusa z Herą. Zeus z Herą założyli się, kto odczuwa większą przyjemność podczas obcowania, kobieta czy mężczyzna. Zeus twierdził, że kobieta, Hera twierdziła, że mężczyzna. I spór miał rozstrzygnąć właśnie Teiresiasz, który przez kilka lat był kobietą, przez kilka lat był mężczyzną. Wrócił na Olimp i przedstawił równanie Teiresiasza, które ma taką postać. Orgazm kobiecy, powiedział Teiresiasz, jest 9 razy intensywniejszy od orgazmu męskiego. Oczywiście Hera się wkurzyła za to, że przegrała zakład i oślepiła proroka. Oślepiła Teiresiasza właśnie, a Zeus, żeby mu skompensować tę niedogodność, to dał mu dar przepowiadania przyszłości. I to właśnie to jest
ten właśnie jest bardzo ciekawy problem tak zwanej intersubiektywności, czyli faktycznie czy my wiemy, jak to jest być, czy my jako mężczyzna wiemy, jak to jest być kobietą, czy my jako kobieta wiemy, jak to jest być mężczyzną, czy tylko nam się tak wydaje, czy jeśli sobie coś tam utniemy lub coś tam chirurgicznie dorobimy, to tak naprawdę będziemy, nawet jeśli czy to tylko poprawi nam jakby satysfakcję, ale będziemy dalej jakimś iluzją, jakimś taką pół kobietą, pół mężczyzną, to jest dosyć... Dosyć istotny aspekt i to jest aspekt taki bardzo istotny w transhumanizmie, bo transhumanizm mówi, że oczywiście teraz na przykład wiadomo, chirurgia związana ze zmianą płci jest bardziej chirurgią plastyczną, ale w przyszłości to może być tak, może być ona jakby dużo, dużo sprawniejsza, może faktycznie możemy się jakoś być, może uda się nawet jakoś genetycznie się modyfikować, możemy być jakby faktycznie nieodróżnialni. Mężczyzna, który dokonuje tranzycji, staje się kobietą, może być faktycznie zupełnie biologicznie nieodróżnialny od kobiety, ale ma przecież jakąś tam historię w swojej głowie, swojego życia i czy to też na przykład czyni go kobietą, czy może nie. Przykład, też ciekawy przykład z literatury, z mass mediów, z fantastyki, Batman. Batman, człowiek nietoperz. Człowiek, który osiągnął swoje takie ponadludzkie cechy za pomocą odpowiednich ćwiczeń, stroju, gadżetów i tak dalej, to taki Batman jest takim trochę transhumanistycznym bohaterem właśnie, bo faktycznie jest takim, z jednej strony jest człowiekiem, nie jest kimś takim jakimś, jak Superman, nie człowiekiem, tylko jakąś istotą z Kryptona, tylko mający ludzkie ciało, tylko jest to normalnie człowiek z krwi i kości, z ludzkim DNA, który jednak dzięki technice, pieniądzom, to też nie, olbrzymim pieniądzom, to też nie bez znaczenia i zaparciu, no, stał się nad człowiekiem w sensie, że jego umiejętności dużo wykraczają ponad takie umiejętności przeciętnego człowieka. Ale właśnie pytanie Batman, właśnie, czy on jest, co, ile jest w Batmanie prawdziwego nietoperza? No i moim zdaniem nietoperz by się zupełnie z nietoperzowatością Batmana nie zgodził. Jest to właśnie przykład jednej z większych pułapek, w jaką możemy wpaść, myśląc o na przykład innej tożsamości, którą świetnie ujął filozof Thomas Nagel też z jednych ważniejszych tekstów filozoficznych XX wieku. Jak to jest być nietoperzem? No i właśnie to, co Nagel mówi, że musimy być bardzo ostrożni w wyjaśnianiu tego, co jest dla nas właściwie nieogarnialne ludzkim rozumem za pomocą jakby takich analogii, prostych analogii, które są proste i zrozumiałe, ale zupełnie nietrafne. No, także tak jakby nietoperza nie definiuje jakbyś taki czarny kostium, nie definiuje nawet jakieś błony tak naprawdę. To jest jakby, są inne ssaki latające, jakieś popołatucha jest taka wiewiórka latająca, szybująca. No to jakby, to nie jest esencja nietoperza. Esencją nietoperza jest jego na przykład zupełnie inny zmysł. Oczywiście zmysł echolokacji, który nie ma żadnego sensownego porównania z tym, czym dysponują ludzie. My możemy próbować sobie wyobrazić, jak działa echolokacja, ale tak naprawdę na przykład zdaniem Nagela to zawsze się będziemy mylili. To znaczy nasz aparat pojęciowy nie jest sobie w stanie tej echolokacji dobrze nawet zwizualizować, to jest niedobre słowo, dobrze wyobrazić. Bazujemy na jakichś takich fałszywych analogiach. Paradoksalnie dużo bardziej nietoperzowatym superbohaterem, nieznanym jest oczywiście Daredevil, to jest taki niewidomy superbohater, który faktycznie bazuje na zmyśle słuchu. On tam po prostu, on oczywiście nie ma żadnego fajnego kostiumu, jakichś takich śmiesznych uszu czy czegoś, ale on jest dużo bardziej nietoperzowaty niż Batman, bo on właśnie bazuje na zmyśle słuchu. No nietoperz ma też kilka innych unikalnych cech. Jedną z bardzo unikalnych dla nietoperza cech wszyscy teraz doświadczamy na przykład, czyli na przykład niezwykły układ opornościowy, też inny niż u wszystkich ssaków, który pozwala mu na przykład współegzystować z bardzo dużą liczbą wirusów w organizmie. To jest też unikalna cecha nietoperza związana z jego trybem życia,
która to mówię, w przypadku jakiegoś Batmana, czy w ogóle jakiegoś innych analogii kulturowych, nikt nawet o tym nie pomyślał, żeby to w jakimś sensie zaszczepić, przenieść. Czyli... I to jest właśnie taki dobry przykład, że bycie ptakiem, to mówię, to nie jest takie, to nie jest dorobienie sobie skrzydełek. Bycie Batmanem to nie jest dorobienie sobie kostiumu. Jeśli my jako transhumaniści mówimy, że chcemy przekroczyć tam ludzkie granice, to musimy bardzo odróżnić ten właśnie taki jakby sztafasz, ten kostium od tego, co jest jakby niepoznane, no, co na przykład, jak odmieni nasze życie wyrobienie sobie na przykład zupełnie nowego zmysłu, którego to... Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak działa zmysł, którego nie mamy na przykład? To jest bardzo... to jest dużo trudniejsze pytanie właśnie niż czy jak fajnie by było sobie skrzydło wyhodować. I wreszcie kolejny... trochę wrócimy do... Zejdziemy właśnie na kwestię tych tożsamości. Znaczy, jak wspomniałem, czy jakby modyfikowanie, wybieranie tożsamości jest tak na takim twardym poziomie jest naprawdę trudne, bo trudno nam sobie wyobrazić, co oznacza tak naprawdę inna tożsamość. No i pytanie też, czy nasza tożsamość jest jakaś lepsza, gorsza, nieistotna społecznie. Czy nasza tożsamość jest naszą własnością, czy może na przykład my pełnimy jakąś rolę społeczną? To jest, o ile na przykład faktycznie w serialach dla dzieci czy dla młodzieży jest bardzo istotnie, tak jak w Barbie podkreślany ten aspekt wyboru tego, że możesz być kim chcesz, to jest jeden serial, który się trochę z tej opcji wyłamuje. My Little Pony, czyli Koniki Pony, Przyjaźń to magia, 9 serii po 26 epizodów. Niezwykle, to jest bardzo fajny serial, dlatego jest to seria dla dzieci, ale też z bardzo dużą tak zwaną intertekstualnością, wstawkami, w tym sensie, że dorosły też tam odnajdzie na przykład nawiązanie do literatury światowej, czy do jakichś tam innych różnych ważnych wydarzeń ze świata. I w tym serialu, byłem kiedyś nawet na prelekcji, gdzie to omawiano w sposób naukowy, ktoś twierdził, że to jest serial, który tak naprawdę ma wbudowaną kalwińską, to jest Jan Kalwin ten na drugim obrazku, kalwińską teorię predestynacji, ponieważ tamte kucyki, każdy kucyk ma jakiś tam znaczek i ten znaczek się otrzymuje w młodości, taki pyk. W pewnym momencie kucyk się rodzi bez znaczka, a w pewnym momencie ten znaczek otrzymuje i ten znaczek faktycznie determinuje jakby taki główny skill powołania. Oczywiście w tym sensie, że no, jak mamy ten znaczek, dostajemy tam jakby paletę i pędzel jako znaczek, no to wiemy już, że na pewno będziemy malarzem, zostaniemy tym malarzem do końca życia, nic nam się nie zmieni. To jest i to jest właśnie bardzo ciekawe. To jest bardzo nietypowe podejście. Też jest tutaj akurat jest screen z takiego odcinka, gdzie trochę jest to zmodyfikowane w tym sensie, że to, że my dostajemy znaczek, to jeszcze nie do końca możemy go dobrze odczytać. W tym sensie, że taki przykład, że dostajemy znaczek młotka. Ja jestem, mam 13 lat, dojrzewam, pojawia mi się znaczek młotka, wydaje mi się, że będę kowalem i tam zaczynam praktykować jako kowal, mi to nie wychodzi, ale dopiero potem pojawia się jakby taki znaczkolog, który mi w wieku tam 18 lat uświadamia, że nie, to ty źle zinterpretowałeś tego młotka, ty masz być na przykład młotkowym w fabryce, gdybym był młotkowym, tak jak w tej piosence Nieżywych Schałów. I tutaj nagle faktycznie odnajduje się, że to jest jako młotkowy w fabryce, na resztę życia jestem szczęśliwy. To jest, jak mówię, trochę zabawne, trochę zupełnie inne niż takie klasyczne podejście właśnie bazujące na jakby ekspresji, szukanie swojej autentycznej tożsamości nowego, ale niewątpliwie nawiązuje do trochę starszych koncepcji tożsamości, starszych, mniej czy bardziej zapomnianych, że mamy jakby pewne powołanie w takim sensie angielskim
nie tylko takie, w sensie takiego mistycznego destiny, ale takiego vocation, takiego jakiejś pewnej roli, którą pełnimy i że my się możemy tak paradoksalnie realizować, wypełniając to powołanie. To... Mogę mieć pytanie o to uniwersum zupełnie miodce. Tak. Znaczy, bo one dostają do swojej plakietki po jakimś czasie. Ktoś obserwuje to, żeby się nadają mniej więcej, czy są dobre, czy zupełnie randomowo. To jest trochę, to równie bywa, ale czasami jest na przykład, że coś tam robią i po pewnym czasie im się to pojawia, nie, że to myśli, że robią drewno i pojawia im się siekiera, ale czasami jest to randomowo, w tym sensie, że tak jakby trochę grom z jasnego nieba. To jest i tak, zależnie od tego, czego wymaga dana historia, aktualna historia. Co ciekawe są w tym świecie, ponieważ ten świat jest zamieszkiwany przez różne istoty, na przykład też przez gryfy, którymi te kucyki się przyjaźnią. Na przykład gryfy nie mają znaczków, czyli co ciekawe, czyli że mamy takie istoty z predestynacją i istoty bez predestynacji. To nie jest oczywiście jakoś tak głęboko przepracowane, ale jest ciekawe. Tak jak mówię, to jest serial robiony przez najlepszych hollywoodzkich scenarzystów. Mówię, jest to bajka animowana i tak dalej, ale znajdziemy tam masę różnych i to jest tak jak każda dobra intertekstualność polega na tym, że zarówno, że jeśli rodzic ogląda ten serial z dzieckiem, to do rodzica trafia inny przekaz, a do dziecka trafia inny przekaz po prostu i oba przekazy są fajne, nie, na tej zasadzie, tak jak można to zbudować. No ale wróćmy teraz właśnie do trochę starszej historycznej koncepcji tożsamości. Tu mamy Rogera Scrutona, konserwatywnego filozofa zmarłego już niedawno jakoś tak. Teraz dopiero zauważyłem, że cytuję wszystkich zmarłych niedawno. A nie, Nature to nie, ale był Parfit i Scruton filozofów. Scruton zwraca uwagę na coś takiego, właśnie to takie powiedzenie, że najpierw nawiązuje do Oscara Wilde, do tego odróżnienia, że cynik zna cenę wszystkiego, a wartość niczego i mówi, że właśnie w życiu są rzeczy, które mają wartość, rzeczy, które mają cenę i te rzeczy, które mają wartość są trudne do przewidzenia, dopóki się ich nie osiągnie. I tutaj właśnie Scruton mówi, że takie prawdziwe życie polega na tym, że musimy wypełniać to, czym jesteśmy, niż to, czego chcemy. To jest takie dosyć i to jest takie właśnie jakby przestroga, zwrócenie czy refleksja dla transhumanizmu. Transhumanizm, tu wchodzimy znowu na filozofię etyki, transhumanizm jest niewątpliwie etyka, która stoi za transhumanizmem, jest niewątpliwie jakąś taką formą utylitaryzmu. Może być tam, są różne utylitaryzmy, ale generalnie chodzi o to, że utylitaryzm, maksymalizujemy użyteczność, to jest mi jako ekonomiście bardzo bliskie, nawet jakby podstawową taką fundamentalną teorią ekonomii jest teoria tak zwanej oczekiwanej użyteczności, czy maksymalizacji oczekiwanej użyteczności. Na tym bazuje tak zwany racjonalny wybór, ale jest jeszcze jakby taka zapomniana etyka oparta na cnotach, w tym sensie, że my się realizujemy na przykład przez wykuwanie cnót, przez co często wiąże się na przykład z powstrzymywaniem się, z temperowaniem swoich pożądań, swoich chęci i tak dalej. To jest jakby zupełnie inny ten. To jest coś, co współcześnie na przykład z filozofa chyba Alasdair MacIntyre jest chyba najbardziej znanym przedstawicielem tej szkoły, ale Scruton również. I to jakby filozofia mówi, że takie prawdziwe szczęście polega na jakby kształtowaniu siebie, ale nie w oparciu o swoje żądze, nie w oparciu o to, kim chcę, tylko o tym, kim powinienem być według jakiegoś wzorca. Że powinienem być na przykład szlachetnym obywatelem, dobrym obywatelem. Takim, a nie, że powinienem być, maksymalizować swoją przyjemność, swoje żądze cielesne, albo nawet jakieś żądze intelektualne, takie jakieś tam zachcianki intelektualne. To są dwie bardzo silne filozofie, które się ścierają i które też filozofia cnót, jak mówię, jest w tej chwili zupełnie na marginesie. W transhumanizmie triumfuje utylitaryzm, czy na przykład można byłoby wprowadzić jakieś elementy filozofii etyki cnót, takie powinności do transhumanizmu. To jest temat, myślę, bardzo ciekawy, ale na późniejszą dyskusję, aczkolwiek w końcu prezentacji do niego nawiążę.
I właśnie ten jest finalny aspekt tego, że do kogo należy nasza tożsamość i czy nasza tożsamość jest naszą sprawą. No oczywiście nie jest tak, tu już jakby nie będę jakiś wprowadzał cliffhangerów. Tożsamość jest kwestią społeczną, tak jak mówię. Nasze self, jeden z najbardziej znanych współczesnych psychologów, Roy Baumeister, powiedział wręcz, że self to jest interfejs między moją biologią a społecznością. Także nasza tożsamość jest nierozerwalnie związana z interfejsem. To zresztą to już wcześniej było nawiązane w tym, że dla kształtowania naszej tożsamości istotne jest to, że inni ją rozpoznają, akceptują, jak się identyfikują. I społeczeństwo też jest zainteresowane, to jest właśnie kwestia wartościowania tożsamości. Społeczeństwo też jest zainteresowane tym, żebyśmy jakąś tam określoną tożsamość mieli. No, tu zbliżają się wybory, więc na przykład też pojawia się taka kwestia polskiej tożsamości, tożsamości narodowej. Ktoś tam inny bardziej mówi o tożsamości klasowej, ktoś właśnie inny mówi, że to jakby tożsamość narodowa to jest fikcja, a ważne jest, żeby ten liczą się osoby, a nie ideologia, nie to. To jest jakby wszystkie te spory, które się toczą, są jakimiś tam sporami o miejsce i znaczenie tożsamości zbiorowej, tożsamości indywidualnej, o to, jak one się agregują, jak starcie dwóch na przykład tożsamości grupowych, jakie powoduje zgrzyty we wewnętrznym społeczeństwie, czy ta tożsamość powinna być bardziej zunifikowana, czy też jej zaletą jest jakieś bardziej zróżnicowanie, na ile to jest jakby elastyczne, na ile jakby tożsamość jednostki wpływa na stabilność struktury społecznej. Czyli wspólnota jest żywotnie zainteresowana tożsamością każdego z nas. No, oczywiście. Natomiast jakby jest tu trochę taka, jakby pozostaje, jest trochę konflikt między jakby interesem grupowym a interesem indywidualnym. To jest rzecz trochę podobna jak z płaceniem podatku, a tylko że dużo bardziej skomplikowana. I wiążą się z tym różne ciekawe paradoksy. W ekonomii istnieją dwa takie słynne paradoksy decyzyjne związane z agregowaniem preferencji, agregowaniem, a preferencje to jest to, co wybieramy, czyli też element naszej tożsamości. Jeden z tych paradoksów doświadczymy za 5 dni, to jest tak zwany teoremat Arrowa o tym, że nie jest możliwa demokracja, jeśli jest więcej niż dwóch kandydatów, z których musimy wybierać. Drugi mniej znany to jest paradoks Sena albo tak zwany paradoks libertariański. Tutaj obecny na sali jedna z osób się obruszy, ponieważ ten paradoks z roku 1970 mówi, że libertarianizm jest niemożliwy, a nawet jak jest możliwy, to jest nieoptymalny. Sen wziął do swojego przykładu kochanka Lady Chatterley, to jest książka, która chyba się najgorzej zestarzała ze wszystkich znanych książek. To jeszcze książka, która kiedyś była palona, cenzurowana w latach 70. jeszcze kogoś gorszyła i wzbudzała konsternację. Teraz to już chyba tylko konsternację może wzbudzać to, że ta książka kiedyś wzbudzała konsternację, ponieważ jest ona totalną ramotą na tle współczesnych jakby poliamorii czy innych takich nowinek. Ale nieważne, w każdym razie Sen zwrócił uwagę na coś takiego, co my nazywamy other regarding preferences, czyli że my nie mamy nasze preferencje nie dotyczą tylko nas, ale dotyczą też tego, co robią inni ludzie, czyli na przykład ja mogę, jest jeden egzemplarz kochanka Lady Chatterley i na przykład ja mogę chcieć go przeczytać, ale jeszcze bardziej mogę chcieć, żeby go przeczytał mój sąsiad, który jest po prostu takim no, bigotem po prostu i zaściankowym tłumokiem po prostu. I tak sobie myślę, że no, ja to bym miał z kochanka taką rozrywkę, ale to jakoś tak mi to da jakąś rozrywkę, ale jak mój sąsiad to przeczyta, to odmieni jego życie i to jest w sumie nawet dla mnie fajniejsze, tak jakby to w ogóle to wreszcie porzuci tę swoją burżuazyjną tożsamość i stanie się libertynem dzięki temu. I Sen pokazał na takim trochę skomplikowanym przykładzie, że jeśli mamy tego typu rodzaju preferencje w społeczeństwie, preferencje nie tylko, które nie tylko wiążą się z budowaniem naszej tożsamości, ale z budowaniem innej tożsamości, to
paradoksalnie, jeśli pozostawimy każdemu wolność wyboru, to osiągamy sytuację, która jest nieoptymalna w sensie Pareto, tak zwanego. Nieoptymalna, czyli bardziej prosto i nieekonomicznie, jeśli część społeczeństwa zmusimy do pewnych działań, to nikt nie będzie pokrzywdzony, a jakiś odsetek osób będzie uszczęśliwiony. To jest taki dosyć mocny paradoks, bo on pokazuje rzeczy, jak mówię, czyli rzeczy jakby zmuszając część społeczeństwa do określonego działania, nikogo nie pogarszamy sytuacji nikogo, a części społeczeństwa polepszamy sytuację niektórych. Co oczywiście jest wodą na młyn wszelkim zwolennikom interwencjonizmu państwowego, nie tylko w sferze ekonomicznej, ale obyczajowej, społecznej, edukacyjnej i tak dalej. Amartya Sen dostał zresztą Nagrodę Nobla i jest ciągle bardzo znanym przedstawicielem takiego społecznego nurtu ekonomii związanego z interwencją państwa, z ekonomią społeczną, z budową państwa opiekuńczego. W etyce też znany, chociaż tutaj jest jakby trochę kontrowersja na temat tego, czy on to naprawdę wymyślił z tak zwanego podejścia capabilities. To jest coś rodzaj, to jest taki jeszcze podkręcony rodzaj utylitaryzmu, który mówi, że żeby człowiek był naprawdę wolny, to musi mieć stworzone możliwości realizowania się w kilku takich fundamentalnych aspektach związanych na przykład z wolnością ekonomiczną, z wolnością seksualną, z wolnością jakby przemieszczania się i tak dalej, czyli jakby rolą państwa jest jakby odhaczenie kilku takich dosyć fundamentalnych wolności i tylko to gwarantuje, że nasza tożsamość może być w pełni realizowana. To jest taki welfarystyczny utylitaryzm, można powiedzieć. Najbardziej znaną przedstawicielką tej szkoły w etyce obecnie jest Marta Nussbaum. No i tutaj oczywiście jeszcze ostatnia rzecz, że skoro właśnie mamy takie różne paradoksy, mamy to other regarding preferences, czyli mamy to, że mamy też preferencje co do preferencji innych osób, to się pojawiają też różne inne problemy. Rachel McKinnon to jest filozofka, która jest największą, najbardziej znaną chyba przedstawicielką tak zwanego transaktywizmu i ona na przykład uważa, to jest jej tweet z zeszłego roku, że orientacja heteroseksualna lub homoseksualna są niemoralne, ponieważ dyskryminujemy tą orientacją połowę społeczeństwa, tak de facto. Czyli albo jedną połowę, albo drugą połowę, zaraz coś takiego, że tak naprawdę jedyną moralną postawą w etyce seksualnej jest panseksualizm. Że tak samo zaakceptujemy jako partnera kobietę, mężczyznę w ciele kobiety, czyli tam mężczyznę z waginą, czy kobietę w ciele mężczyzny, czyli kogoś, kto się identyfikuje kobieta, ale ma na przykład brodę i penisa. Że jeśli tutaj jeśli każdą z tych osób równo jesteśmy w stanie zaakceptować jako partnery, to jest to jedyna rzecz biorąc moralna preferencja. No, tutaj oczywiście jest to bardzo hardkorowe podejście, ale ono pokazuje, w jakie zaułki jesteśmy w stanie się zapędzić i oczywiście dopóki Rachel McKinnon jest uniwersytecką filozofką, to jest pół biedy, no ale powiedzmy sobie, że jeśli by była na przykład ustawodawcą, czy generalnie, czy prezydentem, no to już inżynieria społeczna na takim poziomie, jeszcze jeśli mam do tego odpowiednie środki, no byłaby czymś takim hardkorowym, tak młodzieżowo mówiąc. I no i tutaj dochodzi, czy jakby istnieje pewien poziom przy całej jakby, nawet jeśli się zgodzimy do pewnego poziomu wolności, pewnego, że jakby poszukiwanie własnej tożsamości, autentyczności jest rzeczą dobrą i instrumentarium transhumanistyczne moglibyśmy do tego wykorzystać, to mamy tutaj jakby taki ryzyko slippers równi pochyłe istnieje. Pytanie, czy my możemy się przed tym jakoś zabezpieczyć? Mit o Odyseuszu, bardzo Odysea wszystkim bardzo, bardzo znana. Najciekawszym moim zdaniem fragmentem Odysei jest, nie tylko moim, myślę, jest
historia z syrenami, tutaj mamy, to jest jakieś ten starożytna grecka waga, zaje tam tych harpie się chyba identyfikują jako syreny, nie wiem czemu tak jest, ale generalnie wiadomo, skrótowe przypomnienie tej historii, syreny swoim śpiewem zwodziły, powodowały nieodpartą chęć przybliżenia się do ich wyspy, statki zbaczały, rozbijały się na skałach, syreny zjadały tych biednych marynarzy, było to, ten śpiew był tak piękny, że był nie do odparcia. Ulysses tak sobie, Odyseusz tak sobie zakombinował, że można to obejść w ten sposób, że on kazał swoim marynarzom zatkać uszy tak, żeby one tego śpiewu syren nie słyszały, ale on sam chciał oczywiście go usłyszeć, więc i kazał się przywiązać do masztu. W ten sposób statek płynął prosto, marynarze nie słyszeli syren, płynęli zgodnie z kursem. On nie mógł sam, będąc przywiązany, nie mógł ani wydać rozkazu tym marynarzom, żeby zgorszyli z kursu, bo oczywiście by to zrobił. Znaczy, on wydawałby ten rozkaz, on wydał oczywiście ten rozkaz, tylko marynarze go nie słyszeli, ani sam nie mógł podbiec do steru i tego statku przekierować. Czyli tak jakby miał ciastko i je zjadł. No, bardzo, bardzo sprytny. Jest na temat ten kazus Odyseusza był jakby wyjściem dla bardzo istotnej książki w teorii decyzji Ulysses and the Sirens Johna Elstera, który jest twórcą tak zwanej constraint theory, teorii ograniczeń, czyli tego, jak ograniczenia, jak nałożenie pewnych ograniczeń jakby tak naprawdę nas ubogaca, czy powoduje na przykład większą naszą kreatywność. I oczywiście pytanie, czy kazus Odyseusza to co zrobił, to w angielskim ma to piękną nazwę pre-commitment, w polskim nie ma dobrej nazwy, ale jest to coś, co jest powszechnie stosowane. Znaczy w tym sensie ludzkość wyciągnęła lekcje z Odyseusza i potem z tysięcy innych tego typu przypadków. Konstytucje. Każda konstytucja państwowa jest jakimś rodzajem takiego pre-commitment, takiego przywiązania się do masztu. Jest to, konstytucja, jak wiadomo, jest prawem, które najtrudniej zmienić, to różne kraje mają, czy w różnych krajach równie trudniej, i które jakby nakłada na nas celowo pewne ograniczenia. Konstytucja, nawet jeśli są to prawo dodane, bo jest na przykład, jeśli mamy drugą poprawkę, która gwarantuje prawo do broni, to jest ograniczenie nałożone na władzę. Nie? Jeśli mamy w Polsce limit wydatków budżetowych ustalone, to też jest to ograniczenie na zadłużanie się i stworzenie takiego jakiegoś zestawu fundamentalnych ograniczeń może być pomocne w tym sensie, że owszem, możemy różne rzeczy zmontować, ale czy to jest oczywiście rzucone jako pomysł, czy istnieje coś takiego jak, czy może istnieć w transhumanizmie coś takiego jak transhumanistyczna konstytucja, czy to jest w ogóle zgodne z duchem transhumanizmu, że wpiszemy sobie, transhumanizm owszem jest przekraczaniem iluś tam granic, ale czy wszystkich, czy możemy sobie wpisać właśnie w tych takich najtrudniejszych przypadkach związanych z modyfikowaniem człowieka, z modyfikowaniem społeczeństwa, jakiś zestaw takich właśnie, jakąś taką transhumanistyczną konstytucję. To jest rzucony pomysł, jak nie będzie, to jest oczywiście pewnie problem do dyskusji. I jeszcze jak sobie radzić na bardziej indywidualnym poziomie ze zmianą tożsamości. Na tym rysunku ten slajd bardziej bliżej środka to jest współczesna młodzież. Znaczy to stary jest, bo ta współczesna młodzież troszkę inaczej wygląda, ale chodzi o ideę. A ten skrajny to są Amisze. Amisze są jedną z bardziej niezrozumianych i źle zrozumianych społeczności na świecie. Jest to nie są po prostu ludzie, którzy odrzucają technikę, technologię i tak dalej. Wręcz przeciwnie, są to ludzie, którzy mają najbardziej refleksyjny stosunek do technologii ze wszystkich ludzi istniejących i żyjących współcześnie na świecie. Oni po prostu każdą nową technologię, każdy nowy wynalazek, czy z dziedziny finansów, elektroniki, biologii czy medycyny, oceniają pod kątem tego, czy jest on dobry dla ich amiszowskiej społeczności. Robi to jakaś tam rada starszych. I to nie jest tak, że Amisze na przykład mówię nie odrzucają wszystko, nie wiem, co było zrobione po XIX, powstało po XVIII wieku, bo nie. Amisze na przykład wbrew jakiejś tam propagandzie antyszczepionkowców, Amisze się szczepiają, nie widzą problemu ze szczepionkami. Amisze są szczepieni.
ale na przykład nie używają zamków błyskawicznych w spodniach, tylko guzików. No to dlaczego? Dlatego, że właśnie mają tak, właśnie mają czas, bo właśnie dla nich na przykład coś, co pozwala pewne aspekty oszczędzenia czasu są, uważają, że są szkodliwe dla tkanki społecznej. Ale znowu kolejny, wyjście jest, oni sobie zdają sprawę z takiego różnego, że no jakby są pewnym jakby, są wyjątkami w istniejącym świecie i wypracowali niesłychanie ciekawą praktykę, którą można by nazwać, która jest formą rytuału przejścia albo rytuału wyjścia, czegoś, co faktycznie może być bardzo użyteczne przy tym, przy eksperymentowaniu z tożsamością czy wyborem tożsamości. Praktyka ta nazywa się Rumspringa. Bardzo tutaj dobrze, ta ilustracja bardzo dobrze ją oddaje. Otóż młody nastoletni Amish może na rok opuścić wspólnotę i żyć w tym normalnym, zdeprawowanym amerykańskim społeczeństwie. Z wszystkimi jego nałogami, pokusami, nastolatek, czyli tam wiadomo, buzujące hormony, tu mamy ten, tu mamy jeszcze wszystkie nastoletnie pokusy i tak dalej. On jest oczywiście do tego przygotowany, jest też urobiony przez tą wspólnotę, także to jest jakby, ale mimo wszystko, no wiadomo, krew nie wolna. Ma prawo żyć, ma prawo sobie tego życia używać i po roku musi się zdecydować, czy chce wrócić do wspólnoty, czy chce zostać. Czy chce zostać w tym świecie zewnętrznym. 90% wraca, 10% zostaje. A mówię pytanie, czy tak, nie mówię po co, że mówię jakiś kapitał, wynajmniej mu mieszkanie, wyjście i tak dalej. Do końca, szczerze mówiąc, do końca nie znam, a myślę tam jakiś dużego... Nie jest to wyrzucanie z samochodu. Tak. Nie jest to wyrzucanie. Znaczy na pewno to jest tak, że no nie, że to nie jest survival, nie? Także oni jakieś tam dostają jakieś tam środki na utrzymanie się czy coś takiego, w tym sensie, że tak jak mówię, mają jakieś normalne życie, to powinno być jakieś tam czy coś takiego. Natomiast bo to nie o to chodzi, żeby był zombie survival, czy tam, czy jakiś commercial survival, czy coś takiego. Natomiast pomimo tego, że oni się tracą jakby 10% populacji na tej operacji, tak są najszybciej przyrastającą wspólnotą w Stanach Zjednoczonych. Jakby jak ktoś lubi takie absurdalne ekstrapolacje, w tym sensie, że przeciąga jakiś trend na 200 lat, no to faktycznie to oni się tam za 200 czy 300 lat będą stanowili większość w Stanach Zjednoczonych, nie, bo to wiadomo, procent składany to do tego typu paradoksów prowadzi. Ale jest to ciekawe, to jest jakby przykład takiej wycieczki do nowej tożsamości. Oczywiście tutaj wchodzą takie sytuacje, że ci, którzy zostają w tej społeczności, w tym świecie zewnętrznym, to pewnie to nie są osoby losowe. Może to z punktu widzenia miszów być na przykład dobra metoda na pozbywanie się pewnych najbardziej problematycznych osobników, ale jest to, mówię, jest niewątpliwie bardzo ciekawy eksperyment z tożsamością, z jej budowaniem i testowaniem jakby właśnie jakieś tła przyjścia, tak jak ten, jak i właśnie mówię, spotykamy właśnie społeczności, która jest powszechnie postrzegana jako jakby niezwykle prymitywna, a w rzeczywistości jest, tak jak mówię, pod wieloma względami bardzo wiele elementów jej funkcjonowania jest bardzo przemyślanych, tylko przemyślanych trochę z innego punktu widzenia niż my to patrzymy, tak jak mówię, ale my każdą na przykład nową technologię witamy jako dobrodziejstwo, a w ogóle nie patrzymy na przykład. No, teraz może trochę to się odmieni, gdy na przykład okazuje się, że gdy państwo na przykład każe nam na smartfony zakładać obowiązkowo jakieś aplikacje czy coś takiego, to może wreszcie najdzie nas ta refleksja, którą Amisze od 100 lat mają, że to wszystko jest troszkę bardziej skomplikowane i tylko pytanie, czy nie za późno. Już kończąc prezentację, właśnie tak jak na początku mówiłem, majstrowanie przy tożsamości czy za pomocą jakichś środków bardziej takich prostych, czy właśnie dzięki jakimś, czy w przyszłości dzięki jakimś bardziej nowoczesnym metodom ingerencji w mózg, w ciało i tak dalej, jest czymś fundamentalnie różnym niż majstrowanie przy tożsamości za pomocą, nie wiem, zmiany ubrania, jakichś prostych operacji plastycznych, czy jakiegoś tam wyknięcia jakiegoś prostego stymulanta. I
Najlepszym przykładem tego jest, że jeśli życie jest grą w szachy na przykład, jeśli takie, zrobimy taką uproszczoną analogię, istnieje pewna klasa gier, to są na przykład zwykle gry karciane, nie wiem czy na ile je znacie, taka gra jak Red 7 czy Flax, gdzie karty służą nie tylko do tego, do budowania jakichś zasobów, jakichś tokenów, atutów i tak dalej, ale też kartą możemy zmienić reguły gry w trakcie gry. To powiedzmy, czyli to coś takiego, że można to porównać w sytuacji, że gramy w szachy i w pewnym momencie naciskam magiczny guziczek i czarne zamieniam białe z czarnymi, odwracam swoje figury z figurą przeciwnika. I majstrowanie przy tożsamości w stosunku do innego majstrowanie jest właśnie czymś takim, że jest grą, w której my zmieniamy reguły gry i to jest oczywiście, to powoduje, że to jest wszystko dużo bardziej skomplikowane. Trochę to podsumowuje ta historyjka obrazkowa właśnie, że ta historia z Ginem ma kilka wersji, ale tam w zwykłej, bardziej popularna jest to, że tam w trzecim życzeniu ktoś prosi o więcej życzenia, tutaj ktoś nieopatrznie poprosił o to, żeby o to, o czym wielu osób marzy, żeby zniknęli na świecie prawnicy. No ale właśnie, czy jakby tak zmienił fundamentalnie reguły gry, które funkcjonują w naszych społeczeństwach, no i tak skończyło się tak, jak się skończyło. To znaczy skończyło się na tym jednym życzeniu. I my właśnie, i majstrowanie przy tożsamości jest właśnie czymś takim. Musimy uważać, bo nie wiemy, czy na przykład nie, dokonując jakiejś takiej prostej operacji nie zmienimy się w kogoś, kim nie chcielibyśmy być, ale ten ktoś, w kogo się zmienimy, nie chce się zmienić z powrotem na przykład. No to taki klasyczny kazus. I pytanie, czy zrobiliśmy dobrze, czy powinniśmy właśnie nie założyć jakiegoś bootstrapa, jakiegoś mechanizmu, który to na przykład po 24 godzinach cofnie i tak dalej, i tak dalej. To są tego typu pułapki i wyzwania dla transhumanistów. I jeszcze tak już zupełnie na koniec, to o czym ja mówiłem, to jest oczywiście nie poruszyłem najbardziej hardkorowego aspektu transhumanizmu, typu, czyli mind upload. To wszystko, ciągle jeszcze poruszaliśmy się w naszym organicznym społeczeństwie, gdzie po prostu możemy się coraz bardziej modyfikować, ale jeśli mamy mind upload, jeśli nasza tożsamość może być zwielokrotniona, skopiowana, zawirusowana w komputerze, to wszystkie te problemy, o których wspomniałem, podnoszą się do trzeciej potęgi, więc już nawet to jest temat już na jakby dalszą prezentację, ale mówię, nawet poruszając się, zakładając na przykład, że mind upload jest niemożliwy i że jesteśmy mniej czy bardziej skazani na biologiczność, to zabawa z tożsamością jest bardzo trudna. No nie ma tu jakichś poza takim pomysłem może na jakąś transhumanistyczną konstytucję i na jakieś różne takie bootstrapy z tym związane, no nie mam jakichś, jest to bardziej wskazanie problemów niż podanie receptury, bo myślę, że bardzo ciężko znaleźć recepturę, natomiast jakby myślę, że chodzi o pewne uwrażliwienie na czyhające na nas pułapki. I że to dziękuję bardzo. Chciałbym się. Dziękuję Bartku za wykład. Może tylko pozwolę sobie jedną sugestię. Dzisiaj bardzo cię proszę. Może z pytaniami od publiczności tutaj fizycznej zaczekajmy chwilę, bo mamy rezerwację i będziemy mogli porozmawiać jeszcze fizycznie, ale może ktoś z osób oglądających nas na streamie, kto potem nie zostanie z nami na spotkaniu, może chciałby teraz jakieś pytanie zadać. Trzeba włączyć możliwość od wyłączenia mikrofonu. Dobrze, to w takim razie może zaczniemy od tego, że ktoś tutaj zada pytanie, a my rozwiążemy problemy techniczne. Czy są jakieś pytania z waszej strony w takim razie? Mamy jeszcze chwilę. Chyba nie ma pytań, dobrze, w takim razie. Jakiś czat był, to nie wiem, czy ktoś pytanie na czacie zadał. Teraz pytanie zadawać? Jak najbardziej, Marcin, bardzo cię prosimy.
A czy to mogą być komentarze, bo... Oczywiście, jakby, oczywiście, mogę, tak, tylko tam chcielibyśmy się... Udam ubierać to formę pytania, ale no, tak jak często jest to wymogiem akademickim, jakby poprosiłbym po prostu o skomentowanie pewnej takiej obserwacji. W socjologicznej teorii prawa wyjaśnia się aspekt władzy politycznej sprawowanej przez prawo właśnie za pomocą kształtowania tożsamości. Wydaje mi się, że to jest bardzo elegancka formuła, mianowicie prawo wywiera władzę poprzez kształtowanie podmiotowości prawnej aktorów w obrębie prawa. No i tutaj mamy do czynienia po pierwsze z rozpoznaniem podmiotu prawa, a po drugie właśnie z przyznaniem praw, które są możliwe do jakiegoś egzekwowania. I w związku z tym jakby taka obserwacja na temat tego, w jaki sposób my możemy podchodzić do bytów transhumanistycznych, mianowicie już... Halo, słychać mnie? Tak, słychać cię chyba, tak, Marcinie. Okej, mianowicie, kiedy jakby powiążemy właśnie kwestię kształtowania tożsamości, które w jakiś sposób społecznie się odbywa z tą mocą, która jest przyznawana przez prawo, to jakby tutaj dużo się zastanawiam nad tym aspektem w kontekście bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Temat tego, w jaki sposób my kształtujemy podmiotowość prawną silnej sztucznej inteligencji, mógłby być właśnie powiązany z tym aspektem decydowania o tym, jaką chcemy przyznać tym bytom zdolność do wywierania zmian w świecie i też jakąś możliwością korygowania, prawda, tych działań, które mogłyby być z niekorzyścią dla ludzkości. I jedno z takich pierwszych, jakby na wstępie swojej wypowiedzi wspomniałeś o tym, że jakby poprzez, że jakby ta tożsamość, to identity politics, nazwijmy to, jest no właśnie powiązane z tą walką o swoje prawa, ze względu na to, że rozpoznajemy jakąś wspólność pewnej grupy podmiotów i za pomocą tej wspólności szukamy dróg politycznych do tego, żeby przyznać sobie większą ilość praw. I pytanie, czy kierunek taki, żeby nie przyznawać podmiotowości prawnej albo specjalnie kształtować pewną podmiotowość prawną sztucznej inteligencji, która by prowadziła do niemożności rozpoznania siebie jako autonomicznego podmiotu, mogła być jakimś słusznym kierunkiem w tym względzie. Czy to jest w ogóle możliwe, nierozpoznanie siebie jako podmiotu przez coś, co no, my byśmy byli pewnie skłonni antropomorfizować jako właśnie ta sztuczna inteligencja, która ma jakąś swoją funkcję użyteczności i chciałaby ją pewnie realizować w świecie. To jest słuchać. Generalnie problem z tożsamością sztucznej inteligencji jest taki, że sztuczna inteligencja może tą swoją tożsamość, że to możemy ją, powiedzmy, przyznać jej jakąś tam tożsamość, tak jak przyznajemy. Tutaj, jak mówię, ze względów czasowych nie poruszę. Tożsamość czegoś innego niż człowiek, to też jest oczywiście w prawie ciekawe. No, w Stanach jest na przykład duża dyskusja od lat na temat tożsamości korporacji, czyli to znaczy bardziej osobowości korporacji, corporate personhood, nie tak, że także na przykład korporacje mają osobowość i tożsamość, która na przykład może wpływać na to, co one robią. I tutaj mamy pewną... Żeby inni mogli mówić też. I tutaj ze sztuczną inteligencją też jest...
Przyznanie jej części tożsamości jest oczywiście możliwe i może nawet użyteczne, natomiast znowu czekają nas pułapki, bo jeśli na przykład przyznamy sztucznej inteligencji prawo wyborcze, to a ona się na przykład zwielokrotni na 5 bilionów swoich kopii, no to nas przegłosuje, nie? To chyba nawet Przegarińskie jakieś takie opowiadanie pisało, także jest zawsze... Można włączyć mikrofon sobie i pytać. Jest zawsze tego typu ryzyko i wiele takich pułapek. Tu jeszcze zapomniałem wspomnieć o jednej istotnej rzeczy, bo w kontekście identity politics i tożsamości, do której nawiązałeś, że tak jak mówię, tożsamość nie jest kwestią indywidualną, jest kwestią społeczną i to też przekłada się na to, że czyjaś tożsamość wpływa na moją tożsamość, tak? Więc na przykład to proszę zauważyć, że jeśli na przykład mężczyzna, czyli na przykład ktoś, kto ma, jeśli zaakceptujemy tożsamość kogoś, kto ma penisa i brodę, jako to, że uznamy, że jest on kobietą, to na przykład kobieta, która, to na przykład jakaś tam pani Ewa, która dotąd uważała się za osobę heteroseksualną i to był element jej tożsamości, w tym momencie staje się lesbijką. I to, proszę zobaczyć, to nie jest kwestia tylko tego, że Jan Kowalski sobie wybiera tożsamość i tą tożsamość my akceptujemy, jest fajnie i po prostu realizujemy jego wolność, bo tożsamość, która wybiera sobie pan Kowalski na zasadzie takiego contagion, czyli takiego efektu zarażenia, czy spillover, tak jak mówimy, wpływa na moją tożsamość, trochę tak jak kostki domina, także ja mam tożsamość osoby heteroseksualnej, to się nazywa to, co niektórzy pogardliwie nazywają genital preferences, no oczywiście pomijam aspekt, że jestem żonaty, wierny i tak dalej, ale rozumiem, że mogę na przykład odczuć pociąg seksualny do kogoś, kto czuje się, kto identyfikuje się jako mężczyzna, ale jest w ciele ponętnej kobiety, nie? I tam to mówię, ale nie poczuwam się do panseksualny, biseksualny i tak dalej, nie? To więc mówię, jeśli mielibyśmy akceptować jego jako mężczyznę, to on mówi, on wpływa, jego identyfikacja wpływa tożsamościowo, wpływa na moją identyfikację tożsamościową, na zasadzie spillovera. To powoduje tego typu komplikacje, które zresztą troszkę pojawiały się w tekście Taylora, którym się pojawił w prezentacji tym Politics of Recognition i potem też pojawiły się w dyskusji z Taylorem, na przykład libertarianin Chandar Kukatas też wtedy wspomniał o tym, że tożsamość może być jakby, tak jak to teraz się mówi, weaponizowana, może być wykorzystywana w grze politycznej na przykład, jakby karta przetargowa na przykład w celu uzyskania pewnego interesu politycznego. Mhm. Zwróćcie uwagę tutaj na jedną rzecz, bo w przypadku tym, o którym mówiłeś, z jakby prezentacją fizyczną i nazywaniem kogoś, traktowaniem osób transseksualnych jako kobiety czy mężczyźni, jakby nie zmieniają się względem tym twoje preferencje, tylko podejrzewam, że jakoś niuansuje się deskrypcja tego, w jaki sposób o tych preferencjach się mówi. Inna jest sytuacja w przypadku rozpoznania siebie jako podmiotu, przyznania sobie pewnej tożsamości. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że w przypadku takiego bytu, jakim mogłaby być silna sztuczna inteligencja, wcale nie mamy do czynienia z rozpoznaniem siebie jako odrębna tożsamość, ale na przykład tożsamość kolektywna, prawda? Jakby no tak, oczywiście. Zbiór podmiotów rozpoznawanych przez prawo. Gdyby na przykład system prawny uzyskał podmiotowość i tożsamość, no to realizacja funkcji użyteczności tego systemu prawnego by się zdecydowanie różniła, gdyby jakby nie mógł siebie rozpoznać jako pojedynczego aktora w jakichś, nazwijmy to, interakcjach społecznych z pozostałymi podmiotami, ale właśnie jako ten zbiór podmiotów, które tak jak tam, my nie rozpoznajemy odrębnej podmiotowości członków swojego ciała, jakichś
Moja lewa ręka i prawa ręka nie mają odrębnej tożsamości, no ale to też jest pewnego rodzaju konstrukt, dlatego tutaj takie zniuansowane nie tych tematów tożsamości i tak jak wspomniałeś o na przykład prawach wyborczych, no w jaki sposób jesteśmy w stanie powiązać tą cechę, prawda? No, czy wiążemy ją z tożsamością osobniczą, czy wiążemy ją z cechą tożsamości, taką jak na przykład jest racjonalność i wtedy no, liczymy w pewnym sensie innego rodzaju akcje wyborcze niż oddanie głosu, to mogłoby być już na przykład, no, tutaj jest to stronnicze, ale analiza argumentacji przedstawiona przez jakieś osoby, prawda? Także jakby mnie w szczególności by interesowały te elementy, które no, powodują, że sytuacja ekonomiczna podmiotów zmienia się ze względu właśnie na kształtowanie tej tożsamości osobniczej. No tak, znaczy tak jak mówię, tutaj jest jakby kwestia, że wiadomo, że są różne pułapki, z którymi się staramy staramy jakby przewidzieć. Natomiast właśnie no, im ta tożsamość jest. Im ta tożsamość jest dziwniejsza, tym mniej rzeczy możemy przewidzieć, nie? Takie właśnie tak jak mówię, no to zrobiłem, to jest łatwe właśnie przewidzenie na przykład kwestii praw wyborczych, sztucznej inteligencji, ale jakby ten, ale są pewne rzeczy, które na przykład ja mogę nie wpaść, a jak wpadnę, to już będzie za późno, nie? Jeśli ta sztuczna inteligencja uzyska tożsamość prawną, także to no tutaj. No to jest jakby właśnie, tu jest właśnie rola dla takich jakby mechanizmów zabezpieczenia, dla mechanizmów zabezpieczających generalnie. No ale to jest to, co poruszał Bostrom w innym kontekście zupełnie. Dziękujemy bardzo za pytanie, Marcinie. Dziękujemy jeszcze raz za wykład, Bartku.